Pierwsze zapisy historyczne o Dankowie są datowane na 1303 rok. W XIV wieku miejscowość była określana jako miasto. Dziś to urokliwa wioska, a przed wiekami dobrze zabezpieczone miasto. Po mojej lewej stronie widzimy urokliwe jezioro Dankowskie Wielgie, zaś po prawej stronie pozostałości wałów, które dawniej broniły wjazdu do miasta. Warto włożyć nieco wysiłku, by wspiąć się na szczyt jednego z wałów, by dostrzec piękno kilkusetletniego dębu. Na rogatkach dawnego miasta znajdują się grudki strażnicze, które kiedyś strzegły wjazdu do miasta. Dziś z tego miejsca możemy spoglądać na drugie jezioro. Jadąc przez miejscowość, na każdym kroku czujemy zapach historii. Oto zabudowa folwarczna, która została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Wewnątrz mieściła się oranżeria. Dziś obiekt należy do osoby prywatnej. Na uwagę zasługuje także XIX-wieczny neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W drzwiach głównych dostrzeżemy mosiężną, ozdobną klamkę. A to już mauzoleum rodowe z XIX wieku, które powstało w związku ze śmiercią właściciela dóbr dankowskich. Składano tu także doczesne szczątki kolejnych przedstawicieli tego rodu. Składa się ono z dwóch części. Pierwszą stanowi wieloboczny przedsionek, tak zwany narteks. W drugiej części znajdują się katakumby z arkadowymi niszami mieszczącymi niegdyś sarkofagi. Dziś Danków to miejscowość turystyczna, w której znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Są miejsca biwakowe oraz rekreacyjne.